pochłaniania mi troszkę pomoże. Zaraz podzielimy dalej. To ta starsza Vanessa, to która to? Proszę. Poczytasz to sobie troszkę, poczytasz, proszę. Tutaj mamy Joannę. Proszę, Joanna, proszę. A to jest Agnieszka. Najstarsza, tak? Najgrubszy, nie wiem, masz? Chodź jeszcze, chodź kolego, bo wasza kolej teraz też idzie. Tak, jak się nie jeszcze? Tak? No to proszę. Ta też nie wiem. A jeszcze była jedna, nie? A co to jest? Co to jest? To gratulacje, tak? Będziesz miał więcej. Drugie. Denis. Proszę. I tutaj macie tak. Proszę. To was u wszystkich jest. To też się dla ciebie. A piłki to dla was. A piłki też dla was. Mamy piłki dla was. Ale my mamy piłkarzy. Mamy No pewnie. Ja bym tak grać. No pewnie, ja wiem, że ty umiesz. Ja tak bym. I co, i na wakacjach już? Świątecznych? Po zajęciach? To mówię. No to fajnie. To co, ja? Może kawę zrobię. Tylko nie w choinkę, chłopcy, bo... A to ciocia ci pozwoliła? Teraz to już. A co, że ci chyba na Wielkanoc robiliśmy zdjęcia. Fajnie, uczekują. Ja wierzę, co to jest za potencjał. Takie serce, nie? Patrz, coś. Sto. A nerki na pewno nie. O nie. Wieczorem. No. Tak, jako te wierzę. Z Denisem to są specjaliści od porządnia panowie. Ja tylko tnę moment kładę. To by tu jeszcze zawód zdobędziecie, jak chcę. Trzecie miejsce czy drugie? Trzecie miejsce. Dostała MB3, nie? No. Są dwa, możesz. Ten dostał nagrodę tenisa stołowego. Śmionia, chodź. Chodź, będzie zdjęcie miała. Weź ją, tu do przodu, stań przy Nikodemie. Nikodemie? No to stawaj, to stawaj. O tutaj, o. Tu stój, no. Patrzcie tam, ona pana, tam o. To teraz ładny uśmiech wszyscy. Postawiliśmy sobie za cel kolejny rodzinny dom dziecka. Tak, dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że mamy grudzień, jesteśmy przed Wigilią dzień i udało się nam powołać do życia drugi rodzinny dom dziecka w powiecie myśliborskim, tym razem w gminie Myślibórz, w miejscowości bardzo małej Pniów, natomiast bardzo uroczej, zielonej, w miłej atmosferze. Dzieci w zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj ósemka, od 3 do 14 lat i chłopcy i dziewczynki. Także dzisiaj gościliśmy u nich, pobawiliśmy się w Mikołaje. Skromne upominki, dużo radości. Myślę, że taka inicjatywa i takie podejście do, można powiedzieć, do trudnych życiowo problemów i do tych, które nie miały, dzieci nie miały wpływu na to, jak to się im życie potoczyło i że nagle czy tato, czy mama, czy oboje rodziców poszli złą drogą i otrzymują drugą szansę, tą szansę lepszą. Powinno być mniej takich ośrodków, ale tych dzieci mamy bardzo dużo, a placówki, które są duże, instytucjonalne, to jednak to nie jest to. Taka rodzinna atmosfera, taka rodzinna harmonia i dobroć i otwarte serca, jakie spotykamy i tutaj u Państwa, to skłaniają do tego, żeby takie inicjatywy wspierać. I tak jak mówiłem w tamtym roku, tak uważam, że na to powinniśmy stawiać i w tym roku również powiem, że powinniśmy spotkać się za rok i mieć już otwarty trzeci rodzinny dom dziecka w powiecie i tak to wszystko powinno wyglądać, żeby takie rodzinne domy, jeżeli już muszą być, to żeby były ciepłe i żeby te święta, każde, które trafiają do tych dzieci, były w rodzinnej atmosferze
bardzo przyjemne i żeby się kojarzyły tylko z dobrymi wspomnieniami. Szanowni Państwo, jak to się stało, że zostaliście taką wspaniałą rodziną? To zupełny przypadek. Byliśmy kiedyś w przechodni, tutaj, tej małej przechodni lekarskiej. No i założyliśmy plakat na ścianie, taki malowany przez dzieci. No dość ciekawe to było. No i tak zacząłem przyglądać. Ten plakat, no jak propaganda czy reklama, tak krzyczał do nas. No i tak przyglądałem się temu plakatowi i zacząłem czytać treść na tym plakacie. No i pisało, czy ty też chcesz, ty też możesz zostać rodziną zastępczą. No i tak od tego się zaczęło. Potem poszliśmy na takie spotkanie nad jeziorem. W Myśliborzu było takie spotkanie. Żeśmy poszli na to spotkanie i potem żeśmy tak zaczęli interesować się tym. Jeździliśmy na szkolenia do Dębna. No i po skończeniu tych szkoleń dostaliśmy taki certyfikat, że możemy prowadzić rodzinę zastępczą. I tak się zaczęło. Mieliśmy dzieci od 3 miesięcy do 18 lat. W tej chwili mamy 8, 2 dziewczynki 3-letnie, 2 dziewczynki 13-letnie, 1 15-letnią i 3 chłopaków. Jeden ma 8 lat, a 2 po 11. Czy trudno być taką, taką dużą rodziną? To znaczy, wie pani, jest to obowiązek, bo jest dużo ważnych spraw. Jeśli chodzi o szkołę, przypilnowanie przy lekcjach. No masę obowiązków jest takich, no tak jak każdy, kto miał dzieci. I jest to odpowiedzialność duża. A czy innym rodzinom, które chciałyby zostać takimi rodzinami i mieć taki rodzinny dom dziecka, co by Państwo mogli powiedzieć, żeby ich zachęcić? To żeby im się udało, żeby im dobrze funkcjonowało, no to ja uważam, że trzeba być autentycznym. Przy dzieciach nie można udawać czegoś, bo dziecko prędzej czy później to jakby wyczuje. Trzeba być autentycznym i to jest podstawa, nie? Dziecko też musi mieć swobodę, nasze dzieci mają swobodę. Mi się wydaje, że tak jak w typowej rodzinie biologicznej, nie może być za dużej dyscypliny, no jakaś musi być, oczywiście jakiś porządek musi być, ale nie może być za dużej dyscypliny. Dzieci muszą się czuć swobodnie. Wtedy one są asertywne, transparentne, ja wiem, co ich boli. Łatwiej po prostu mi dotrzeć do nich. Jest lepszy kontakt. I to owocuje tym, choćby nawet, że dla naszych dzieci największą karą jest to, że my się na nich gniewamy, bo tam podpadną gdzieś tam, wiadomo, różnie to bywa. I to, że my się gniewamy, to jest największa kara, bo po prostu jest potem niefajnie. No. A czy macie jakieś Państwo życzenia na rok, na następny rok? Czego byście sobie życzyli całej rodzinie? To znaczy, byśmy życzyli no spokoju, żeby było tak jak jest, żeby tam nie było problemów, ani jakichś tam zdrowotnych, żeby coś się nie stało, bo to wiadomo, a to podopieczna rękę złamała i trzeba było gdzieś tam jechać po nocy do chirurga dziecięcego. Pamiętam, wracamy do domu, odwieźliśmy gości, słońce zachodzi, lato pięknie, przyjeżdżamy do domu, a nasza podobieczna w międzyczasie rękę złamała, trzeba jechać. Słońce zachodzi, a my jedziemy do Gorzowa na chirurgię dziecięcą, bo no i taka jest to proza życia, ale to w każdej rodzinie jest tak samo. Po prostu czasami jest tak, że coś się stanie. Ale generalnie i trosk, zmartwień, prawda? Tak, tak. Widzę, że Państwo rozpoczęliście budowę, to też szybkiego zakończenia. O tak. Ta konkubatura, jaką mamy, to troszeczkę nam za ciasno, choć spełniamy oczekiwania, jakie tam ustawa przewiduje, ale trochę nam za ciasno. Bo chcemy mieć, powiedzmy, chcemy mieć jeszcze jedną łazienkę, chcemy mieć dodatkową ubikację, suszarnię, pralnię, bo to też jest dużo bielizny do pierze się, a zimą to jest problem, tak?
No i na samej górze, żeby dzieci miały gdzie zimą w ping-ponga pograć. Czy jeszcze szybko na dzień pograć?